drewniane chałupy z bielonymi deskami, dachy kryte prawdziwą strzechą, malwy zdobiące przydomowe ogródki i płoty ze zmyślnie plecionych patyków. Zapraszamy Was do krainy podkarpackich wsi, w której zatrzymał się czas. Jeśli kochacie podróże, to zostańcie z nami do końca, by podróże pokochały Was. Dzień dobry się z Wami. Hello, hello! Zabieramy Was dzisiaj w niesamowitą podróż, podczas której cofniemy się o 100, a może nawet 300 lat. A jak tego dokonać bez wehikułu czasu? Wystarczy odwiedzić Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Skansen ten działa od 1958 roku i jest to pierwsze muzeum etnograficzne założone w Polsce po II wojnie światowej. Na jego terenie znajduje się aż 180 obiektów budownictwa drewnianego oraz 30 tysięcy różnych eksponatów z przełomu kilku wieków. Pod tym względem to największy polski skansen i jednocześnie jeden z najpiękniejszych w Europie. Jego obszar podzielono na sektory poświęcone różnym grupom etnicznym pogranicza, ale na samym początku trafiamy do jedynej w skansenie strefy miejskiej. Jest nią galicyjski rynek, oddający wygląd typowego miasteczka południowo-wschodniej Polski. Już od wejścia wita nas miejscowy kataryniarz. No ale jak na moje ucho, można by mu podstroić te piszczałki. Można tu prawdziwie poczuć małomiasteczkową atmosferę i nauczyć się lepienia glinianych garnków. W zabudowaniach działa kilka punktów dedykowanych turystom, takich jak kawiarnia, piekarnia, czy gospoda serwująca regionalne potrawy. Na rynku znajdują się rozmaite warsztaty i punkty usługowe Galicji, takie jak szewc, krawiec, zegarmistrz, apteka oraz sklepy i poczta. Wnętrza domów przy rynku zaaranżowano z wykorzystaniem oryginalnych sprzętów z epoki, z niezwykłą dbałością o detale. Podobne, ale znacznie mniejsze miasteczko galicyjskie widzieliśmy kiedyś w Nowym Sączu. Oglądacie kanał Travela. Wszystkie dalsze sektory skansenu pokazują tereny wiejskie różnych grup etnicznych. Kolejno przechodzi się przez osady Pogórzan Wschodnich, Dolinian, Pogórzan Zachodnich, Łemków i Bojków. Pogórzanie, Dolinianie, nazwy tych ludów brzmią jakby wyjęte z legend o królu Kraku. Faktycznie. Ciekawe, czy mieszkańcy mieli imiona w stylu Łemko z Doliny albo Bojko z Pogórza. Nie wiem, ale choć nikt tu nie mieszka, to chwilami ma się po prostu wrażenie, że gospodarze tylko na jakiś czas opuścili swe domostwa, ruszając do prac polowych, i że w każdej chwili mogą wrócić. To lepiej niczego nie dotykajmy. Za chwilę pewnie pleban wyjdzie ze swej zagrody i zwoła mieszkańców do stojącego obok drewnianego kościoła na nabożeństwo, w podzięce za urodzajne zbiory.
obiektów przeniesiono tu wprost z pobliskich wsi, podczas gdy inne są wiernymi replikami oryginalnych zabudowań. Cały ten skansen to jakby kilka różnych osad zebranych w jednym miejscu. Część z nich położona jest na płaskim terenie, a inne na stokach i wśród drzew, które na myśl przywodzą leśne sadyby. Patrząc na piękne przydomowe ogródki, obsiane barwnymi kwiatami, niemal widzi się twarze wiejskich kobiet, które w przerwach między pracami domowymi dbały o estetykę otoczenia. Co ciekawe, to nie są tylko puste domy zwiezione z okolicznych wsi i ustawione w jednej kupie. Żyją tu zwierzęta gospodarcze, a wszędzie słychać brzęczenie pszczół z tutejszej pasieki, utworzonej z zabytkowych kuli. Tak, trzeba przyznać, że w sanockim skansenie czuć magię dawnych wieków i prostotę wiejskiego życia. Przez Podkarpacie biegnie szlak architektury drewnianej o długości 1200 km. Zobaczyć tam można setki drewnianych kościołów i cerkwi oraz stare domy mieszkańców regionu. Za to w sanockim skansenie dostajemy jakby kwintesencję podkarpackiej ludowości. Na kompletne zwiedzanie musicie sobie zarezerwować przynajmniej kilka godzin, więc warto pamiętać o zabraniu w plecach czegoś do picia i jedzenia. Cały dostępny obszar można obejść samodzielnie, jednak zwiedzanie wnętrz możliwe jest tylko z przewodnikiem. Sektor naftowy przypomina mało znaną historię wydobycia ropy naftowej w tym regionie. My w czasie naszych wycieczek i podróży z reguły omijamy muzea. W tym jednak przypadku zrobiliśmy wyjątek i nie żałujemy, bo niezwykle przyjemnie spędziliśmy ten czas. I chociaż bardzo nam się tu podobało, to musimy wrzucić kamyczek do tego bajkowego ogródka. Otóż zawiodły nas opowieści dwóch przewodniczek oprowadzających po skansenie wycieczki. Obie spotkaliśmy przy jednej z cerkwi. Pierwsza z nich powiedziała, i tu cytujemy dosłownie: jak widzimy na cerkwi półksiężyc, to co to znaczy? To jest symbol Marii, Matki Bożej. Czasami można usłyszeć, że to zwycięstwo chrześcijaństwa nad islamem, ale to nie jest prawda. Zaś po 5 minutach druga przewodniczka tak oto opowiadała swojej grupie. To, co się powtarza na każdej cerkwi, to kopulasta bania, jeszcze wyżej latarnia morska, a na samym szczycie krzyż jerozolimski i półksiężyc, co symbolizuje zwycięstwo chrześcijaństwa nad islamem. No i komu tu teraz wierzyć? Naszym zdaniem przewodnicy powinni czerpać informacje z jednego i sprawdzonego źródła. Wyprawa do sanockiego muzeum to trochę jak taka bajkowa podróż przez wsie Podkarpacia, a sam skansen to fantastyczne miejsce na spędzenie dnia z rodziną. Tu kończymy naszą wycieczkę. Dzięki, że byliście z nami. Liczymy na Wasze komentarze i palce w górę, które przekonają YouTube'a do polecania tego filmu innym. I pamiętajcie o subskrypcji z dzwonkiem. Pan Stefan z Augustowa tego nie zrobił i w sobotę nie wygrał w lotto. Do następnego odcinka. Pa!